No a przed nami dwójki, tyle tylko, że waga lekka i są to dwójki podwójne. To jest osada, w której no, przed laty nie mieli równych sobie panowie Tomaszowi. Tomasz i Robert. Tomasz i Robert Sycz i Kucharski. Tak. No a tu mamy. Też mamy Polaków. Miejmy nadzieję w przyszłości kontynuatorów pięknych olimpijskich tradycji. A to właśnie polska osada. Artur Mikołajczewski i Miłosz Jankowski. Obydwa urodzeni w 90 roku. I popłyną na torze pierwszym. Na dwójce Moritz Moos i Jason Osborn, mało niemieckie nazwisko. Na trzecim torze Christopher Brun, Norwegia, i Ore Strondli. Na torze czwartym Irlandczycy Gary O'Donovan i Paul O'Donovan. Na piątym torze osada z Holandii, Tycho Muda i Vincent Muda. A na torze szóstym za chwilę zaprezentują się nam Belgowie. Tim Brees i Niels van Zandvege. Nie ma Francuzów, nie ma Brytyjczyków, którzy w ubiegłorocznych Mistrzostwach Europy stanęli na pierwszym i drugim stopniu podium. Są Norwegowie, Brun i Strandli, którzy wówczas zajęli miejsce trzecie. I oni popłyną na torze trzecim obok O'Donovanu z Irlandii, no a Polacy, jak to się rzekło, na torze pierwszym. Polacy troszeczkę zostali na starcie. Miejmy nadzieję, że szybko wyjdą w dobry tryb wiosłowania. W finałce osada cypryjska przed litewską. Cypryjczycy płynęli w tych regatach. W finale B tradycyjnie można powiedzieć Szwajcarzy okazali się najszybsi, wyprzedzając osadę portugalską i ukraińską. Daniel Wiederker i Michael Schmidt. No i zobaczymy, jak będzie wyglądała rywalizacja w finale, a w tym wyścigu medalowym. Na razie polska osada niestety troszkę z tyłu, ale zobaczymy. Pamiętamy, jak dramatyczny i arcyinteresujący przebieg miała rywalizacja dwójek męskich i to niespodziewane zupełnie rozstrzygnięcie, czyli zwycięstwo osady węgierskiej. No więc nie miałbym nic przeciwko temu, żeby takiego psikusa tutaj troszkę wyżej notowanym osadom sprawili Polacy. Tym bardziej, że na pewno stać ich na to, żeby tutaj popłynąć skutecznie. W swoim półfinale przypłynęli na trzecim miejscu, przegrali z Irlandczykami i z Niemcami. Polacy wiosłują mniej więcej na czwartym miejscu w tej chwili. Mają częstotliwość 35 chwytów, a więc no jest z czego przyspieszać. No i wydaje się, że tutaj kształtuje się czołówka złożona z czterech osad. Ciasno. Jak na razie po 500 metrach cały czas jest kontakt. Bardzo duża częstotliwość chwytów u Niemców. Proszę zobaczyć, 39 w porównaniu do 36, 34 pozostałych osad. No. Daje im to w tej chwili drugie miejsce na prowadzeniu. Norwegowie. No a Polacy cały czas w kontakcie z czołówką. Miejmy nadzieję, że będzie ich stać na to, aby tutaj rozłożyć umiejętnie siły i w odpowiednim momencie przyspieszyć. Cały czas drugie, trzecie miejsce. Patrzę na tę kulkę na dziobie. To jest takie charakterystyczne dla jachtów. Taki tradycyjny odbojnik, może zderzak, zabezpieczenie tego bardzo wrażliwego
punktu, jakim jest dziób. To są naprawdę delikatne konstrukcje. Na dwa. Teraz oczywiście elektronika i to zwalnia. Zwalnia sędziów z takiego bardzo czujnego patrzenia na to, co się dzieje na linii mety. No, ale był to kiedyś wyznacznik właśnie do porównywania, kto pierwszy na mecie, jeśli była taka remisowa sytuacja. Polacy czwarci. No, na czwartym miejscu, tak, i mam wrażenie, że ten znak polskiej osady przesuwa się troszeczkę w stosunku do osady płynącej na torze drugim, co by oznaczało, że nasi mają jeszcze rezerwy. No tu jest ten nieprzyjemny bardzo fragment, zresztą widać, że szkwali teraz, więc nastawieni są na podmuchy wiatru, na te uderzenia fali z boku i nasi wioślarze, no i wszyscy właściwie, którzy tu płyną, Norwegowie na czele. No ale zobaczymy, czy aż do linii mety utrzymają takie tempo, czy tak jak przed chwilą widzieliśmy w wyścigu dwójek, jak Serbowie płynęli, po czym stanęli. Jak gdyby złapali worek cementu z nienacka, bo... No, być może nie utrzymywali tempo, tylko bardzo mocno przyspieszyły pozostałe osady. Ale to tak naprawdę oni nie byli w stanie już wykrzesać z siebie więcej niż mieli. Bardzo ciężki wysiłek tutaj. Te 6-7 minut ciężkiej pracy, ogromne zakwaszenie. Praktycznie praca całego ciała, rytmiczna, to przetłaczanie tej zakwaszonej krwi. No i umiejętność przygotowania organizmu do tak skrajnego wysiłku. Tym bardziej, że tak jak mówiłem, w brygadach wioślarskich tych wyścigów jest zazwyczaj kilka. Tutaj nie ma zbyt licznej obsady, więc tylko dwa wyścigi eliminacyjne i później finał. Popatrzmy na różnicę. No, troszkę zaczynają odjeżdżać niestety Polakom rywale. Niemcy, którzy są na trzecim miejscu, mają łódkę długości przewagi. No, za naszymi Holendrzy, Belgowie to są już większe straty. No, ale to jest ten moment właśnie, żeby rzucić wszystkie siły na szale i tak na 350 przed metą założyć już takie tempo, które uda się do tej kreski dociągnąć. Norwegowie na czele, choć osada irlandzka wydaje się odrobinkę przybliżać do liderów, a Polacy także przyspieszyli teraz. No ale czy będą w stanie przyspieszyć na tyle, aby przegonić Niemców? Wydaje się, że pierwsze miejsce już przesądzone, spora przewaga Norwegów, chociaż bardzo mocno naciskają ich Irlandczycy i wygląda na to, że wychodzą na prowadzenie. Bracia O'Donovanowie. Norwegowie trochę puchną, również przyspieszają Niemcy w tej chwili. No, ciekawa to walka, szkoda, że bezpośredniego udziału naszych. Bo zostali z tyłu, zrywa się doping, bo widzą kibice, że niemiecka osada ma szansę tu powalczyć przynajmniej o srebro. Ojej. No ale chyba już Irlandczykom nie odbiorą tego medalu. Norwegowie. Niemcy na drugim miejscu. Norwegowie osłabli. Tak jest. I podobna sytuacja jak w wyścigu przed chwileczką, w wyścigu dwójek. No i liderzy przez cały wyścig okazują się nie wytrzymać na ostatnich metrach i tracą prowadzenie, tracą nawet drugie miejsce, trzecie miejsce dla Norwegii w tej chwili. No, też interesująca końcówka. Druga polska osada, która, no właściwie trudno mówić, no tak, osada, no bo mieliśmy skifistkę na miejscu czwartym. Teraz Polacy w dwójce wagi lekkiej, także na czwartym miejscu Norwegowie wściekli. Widać było, jak tam uderzył piórem wiosły o wodę Christopher Brun, bardzo niezadowolony z takiego obrotu sprawy. No, wydawało się, że mają wszystko pod kontrolą. Jeszcze na 200 metrów przed metą to oni byli na czele stawki. Mogli widzieć, jak płyną Niemcy, jak płyną Irlandczycy, no ale bracia O'Donovan tutaj wyraźnie
mieli jeszcze rezerwy. No i ich atak okazał się piorunująco skuteczny. Więc Mistrzostwo Europy w dwójkach krótkich dla Irlandii. No ale pięknie rozłożyli siły. Naprawdę płynęli tutaj wzorcowo.